W astronomii tamtej epoki, właściwie od końca XV wieku, jest takie olbrzymie napięcie. Znaczy taka potrzeba jakiegoś odświeżenia, przynajmniej astronomii geocentrycznej. Radio naukowe. W takich to warunkach intelektualnego napięcia dorasta i kształci się pewien syn toruńskiego kupca, który po latach stanie się gigantem astronomii, co sprawiło, że Mikołaj Kopernik ośmielił się wstrzymać słońce i ruszyć ziemię. I co ważniejsze, jak udało mu się to rewolucyjne twierdzenie udowodnić? Nazywam się Karolina Głowacka, a ten podcast powstał w studio radia naukowego, które mogłam urządzić dzięki finansowaniu z patronite.pl ukośnik radio naukowe. Bardzo dziękuję. A tymczasem zaczynamy. Odcinek numer 128. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. Łączy wiedza. Studia Radia Naukowego odwiedził pan profesor Jarosław Wodarczyk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny Studia Kopernikana. To pierwszy odcinek Radia Naukowego w 2023 roku i bardzo mi zależało, żeby był to odcinek o Koperniku, właśnie bo wkraczamy w jego rok. Panie profesorze, najtrudniejsze na początek. Czy my wiemy, kiedy Kopernik wykrzyknął? Albo wymruczał, albo pomyślał. Eureka. Wiem, że to Ziemia krąży wokół Słońca i co ważniejsze, wiem jak to udowodnić. Nie wiemy i tutaj istnieje kilka hipotez. Wszystkie są bardzo, bardzo mocno poszlakowe. Co więcej, nie wiemy nawet, kiedy Mikołaj Kopernik zaczął interesować się astronomią. Pierwsze ślady jego zainteresowań wiążą się z rozpoczęciem studiów na Akademii Krakowskiej, kiedy się im matrykulował w 1490 w pierwszym roku to zaraz kupił tablice alfonsyńskie, takie najsłynniejsze tablice astronomiczne w ówczesnej całej Europie, już drukowane, bo wcześniej były rozpowszechniane w rękopisach, które pozwalały obliczać położenia planet na dowolny moment w dowolnym miesiącu, roku, dniu. I Kopernik zaraz na początku studiów kupił te tablice, więc wygląda na to, że zainteresowanie astronomiczne gdzieś pomiędzy opuszczeniem domu w Toruniu, a z zjawieniem się w Krakowie już rozkwitały, ale skąd się wzięły, nie umiemy odpowiedzieć. Astronomiczne czy astrologiczne, czy wtedy tego zupełnie nie rozdzielano? Astronomia, astrologia i matematyka były wtedy w odniesieniu do ruchów ciał niebieskich zamiennie używane. Nawet słowo astrologia. Pojawia się w derwolucjonibus, w wersji łacińskiej, właśnie jako synonim astronomii w jednym miejscu Kopernika. Także pod tym względem oczywiście nie rozróżniano. Tyle tylko, że ci, którzy zajmowali się różnymi fragmentami tej wiedzy, oczywiście mieli różne kompetencje, bo do astronomii, zwłaszcza astronomii matematycznej. Trzeba było umieć dobrze geometrię, trzeba było znać modele Klaudiusza Ptolemeusza, stworzone przez niego w II wieku naszej ery w Aleksandrii i przedstawione w takim opus magnum astronomii starożytnej w Almageście. I bez tego nie można było na poważnie dyskutować o tym, jak zbudowany jest kosmos. Natomiast w przypadku astrologii wyglądało to troszkę inaczej, bo z jednej strony poważni Astronomowie, matematycy czy profesorowie na przykład Akademii Krakowskiej zajmowali się również astrologią, wręcz to był jeden z ich obowiązków, by publikować na przykład prognostyki astrologiczne na nadchodzące lata i tutaj te kompetencje się nakładały czy pokrywały. Natomiast astrologiem mógł być również ktoś kto korzystał wyłącznie z tablic astronomicznych. Tablice astronomiczne to był zbiór tabel z liczbami oraz y, informacja jakich algorytmów polegających na dodawaniu, odejmowaniu i mnożeniu używać, żeby można było właśnie na dowolny moment czasu policzyć położenie planety. I tego rodzaju tablic używali astrolodzy, ale również medycy w tamtych czasach. To pozwalało im przewidzieć, kiedy jakie lekarstwo zastosować. I tutaj nie trzeba było mieć szczególnych kompetencji. Trzeba było tylko wiedzieć, jak tymi tablicami się Takie posługiwać. gotowce trochę. No wymagające troszkę obliczeń. Na przykład we wspominanej już kilkakrotnie Akademii Krakowskiej był profesor Piotr Gaszowiec, nazywał się, który stworzył złote tablice, tak zwane, i to była próba uproszczenia metod obliczeniowych tablic alfonsyńskich. Więc widać było, że to był taki biznes bardzo powszechny, i wszelkie dodatkowe pomocy ułatwiające obliczenia astrologiczne były mile widziane. To ta kwestia astronomii, astrologii, a wracając do samego Kopernika i tego momentu, czy może procesu eureki bardziej uczy się w Krakowie, ale uczę się też i co chyba ważniejsze we włoszech. Czy to tam pojawiają się te pomysły, że może jednak wygląda ten świat inaczej niż się nam od stuleci mówi. Korzenie tego na pewno były w Krakowie, bo tutaj należy się taka właściwie pochwała Akademii Krakowskiej w momencie, kiedy Mikołaj Kopernik w niej studiuje. To już od kilkudziesięciu lat jest uprawiana na najwyższym poziomie właśnie astronomia i to taka astronomia matematyczna dotycząca nie tylko filozofii przyrody mówiącej, że wszechświat jest geocentryczny czy astrologii, ale również dyskusji na temat słuszności modeli Ptolemeusza. W czym rzecz? Otóż już od momentu, kiedy Klaudiusz Ptolemeusz Przedstawił swoje modele ruchów planet wokół Ziemi, było z tym związanych sporo wątpliwości, bo obowiązywała wówczas fizyka Arystotelesa, która dzieliła kosmos na dwa obszary. Podksiężycowy, gdzie funkcjonowała fizyka ziemska, i nadksiężycowy, zbudowany z jednego tylko pierwiastka eteru, gdzie wszystko miało się kręcić ruchem jednostajnym wokół wspólnego środka. Klaudiusz Ptolemeusz, żeby dobrze opisać ruchy planet, odszedł od tego obrazu w tym sensie, że ruchy planet w jego modelu nie odbywały się wokół środka kosmosu, tylko in względem innego punktu. I w tym momencie pojawia się trwający do czasów Kopernika spór pomiędzy filozofami przyrody, którzy mówią, no tak nie może być, bo obowiązuje fizyka Arystotelesa, i astronomami matematycznymi, którzy mówią, no dobrze, ale fizyka Arystotelesa nie daje nam odpowiednio dokładnych przewidywań położeń planet. Jeżeli chcecie je mieć z wystarczającą dokładnością, to Ptolemeusz ma rację. I apogeum tej dyskusji właściwie przychodzi z końcem XV wieku, a więc wtedy, kiedy Mikołaj Kopernik trafia do Krakowa. I w tej dyskusji bardzo mocny udział biorą profesorowie Akademii Krakowskiej, Marcin Biem z Olkusza i Wojciech z Brudzewa. Oni z astronomami Szkoły Wiedeńskiej, głównie z Janem Reg Regimentanem i Jerbachem wiodą spór na temat tego, jak kosmos jest zbudowany, gdzie jest ten ośrodek ruchu, czy Ptolemeusz ma rację. Jesteśmy w radiu i nie możemy pokazać tego, ale to chodzi o to, że jeżeli mają być współśrodkowe sfery skupione wokół Ziemi, to modele Ptolemeusza ten schemat troszkę rozwalają, rozpychają się. Wtedy trzeba dodawać jakieś niewspółśrodkowe sfery. Wygląda to z punktu widzenia estetyki nieładnie. I w związku z tym Kopernik trafia w środowisko, które zastanawia się, jaki model kosmosu tak naprawdę jest słuszny i czy ten geocentryczny model kosmosu Ptolemeusza, gdzie środek, wokół którego krążą planety, nie jest tam, gdzie powinien, nie powinno się przynajmniej zmodyfikować, jeśli nie zmienić. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o modelu kosmosu, który obowiązuje ponad tysiąc lat. Więc to jest gigantyczna, historyczna zaszłość, coś, co wsiąkło w kulturę nie tylko naukową, ale wszelką inną. Ten geocentryczny kosmos jest wdrukowany w psychikę człowieka średniowiecza czy renesansu, i myśl o tym, że trzeba go przynajmniej zmodyfikować, już jest sama w sobie bardzo rewolucyjna. Czy Kopernik już w Krakowie zaczyna myśleć o astronomii heliocentrycznej, tego nie umiemy powiedzieć. Ale na pewno zajmuje się astronomią, bo prowadzone są obserwacje w czasach studiów Mikołaja Kopernika różnego rodzaju zjawisk astronomicznych. I co więcej, gdy Kopernik wyrusza, tak jak pani powiedziała, na swoje studia do Italii, do Bolonii, to tam od razu nawiązuje kontakt z Dominikiem Mariem Nawarą, najwybitniejszym ówczesnym bolońskim astronomem i astrologiem. I od razu Kopernik znowu zaczyna prowadzić obserwacje, i jedna z tych obserwacji, zaraz na początku studiów w Italii obserwacja zakrycia gwiazdy Aldebaran w byku przez księżyc, zostanie potem przez Mikołaja Kopernika wykorzystana w De Revolutionibus. A zatem. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z młodym człowiekiem wyedukowanym w Krakowie, który już zaczyna gromadzić materiał astronomiczny, w tym przypadku obserwacyjny, do skonstruowania nowej, swojej własnej astronomii. Czy ona już wtedy ma być heliocentryczna? Tego jeszcze nie wiemy. Ale był ktoś, kto powiedział, to Słońce jest w centrum. I to dawno, dawno temu. Arystarch Samos, trzeci wiek przed naszą erą. Dlaczego mu nie uwierzono? Dlaczego to przepadło? Z powodu dojmującego paradygmatu fizyki Arystotelesa, to znaczy o Arystarchus' samos wiedziano. I jak weźmie pani na przykład podręcznik astronomii, napisany w II wieku przed naszą erą, Geminosa. Taki podręcznik dla dobrze wychowanych młodzieńców z Grecji w starożytnym Rzymie, żeby mieli pojęcie właśnie w jakim świecie żyją. To tam jest wzmianka o tym, że są tacy, którzy mówią, że planety krążą wokół Słońca, ale to nie ma sensu, ponieważ fizyka Arystotelesa mówi co innego. Musimy też pamiętać, że ta hipoteza Arystarcha-Samos, ona była bardzo ogólnym sformułowaniem, że istnieje możliwość wyjaśnienia zjawisk astronomicznych, również poprzez ruch planet wokół słońca. Natomiast nie stał za nią żaden aparat matematyczny. Czyli to była taka propozycja bardziej ideowa, tak, filozoficzna taki, taki pomysł. Niż, mhm. Tak opis sam... matematyczny. Tak, mhm. tak, tak. I nie został rozwinięty z, z, chyba właśnie z tych powodów, że przyjmowano, że fizyka Odrzuca to jako pomysł absurdalny. A potem pojawił się najpierw w II wieku przed naszą erą Hip Parch, a w II wieku naszej ery w Aleksandrii Ptolemeusz, którzy stworzyli bardzo precyzyjne geometryczne modele, mówiące, że na przykład 2 stycznia 2023 roku Mars będzie się znajdował w tym miejscu na niebie. To było coś, co pozwalało zajmować się ruchami planet w sensie ścisłym. Także Kopernik znał informacje o modelu heliocentrycznym z różnych zresztą lektur. Wiedział o istnieniu Arystarcha, one były potem przez Archimedesa wspominane, te pomysły. Kopernik był dość dobrze oczytany w tej literaturze, ale zdawał sobie sprawę, że to jest koncepcja, jeżeli ją zaakceptujemy, to należy ją rozwinąć do poziomu modeli matematycznych, jakie znajdujemy u Ptolemeusza. I Kopernik koniec końców to zrobił. I jeszcze zanim powiemy konkretnie o obrotach, bo to jest bardzo ciekawa konstrukcja tego dzieła, to jeszcze chciałabym porozmawiać o Koperniku jako o człowieku, który funkcjonuje wśród innych. No bo to, to nie jest tak, że on sobie siedzi i tak sobie tak, tak sądzę, siedzi i myśli, tylko on ma przecież znajomych, przyjaciół, właśnie, nauczycieli. Czy wiemy? Z kim on rozmawia, z kim koresponduje, co czyta, co go inspiruje szczególnie, jak się ta myśl kształtuje w nim? To zależy o który okres życia pani pyta, bo jeżeli mówimy o ten okres formacyjny, czyli powiedzmy do powrotu ze studiów w Italii do Fromborka, no to Kopernik obraca się w bardzo różnych środowiskach, mówiliśmy już o środowisku Akademii Krakowskiej. Jest silne środowisko Witalii, wspomnianym Maria Dominik Navarra. Kopernik odwiedza Rzym, to jest rok 1500, a więc bardzo okrągła rocznica i tam, wiemy, prowadzi obserwacje astronomiczne. Kopernik kupuje książki, uczy się języków, m.in. w czasie studiów w Witalii szlifuje swoją grekę. Co potem pozwoli mu przeczytać Almagres Ptolemeusza wreszcie w oryginale, gdy zostanie wydrukowany w Wenecji w 1516 roku, ale również znajomość greki posłuży mu na wykonanie swojej pierwszej publikacji naukowej, bo wciąż niewiele osób pamięta, że Mikołaj Kopernik zadebiutował książką, która była książką ściśle literacką. To były listy miłosne, sielskie i jeszcze jakieś tam Teofila Symokatty, takiego bizantyńskiego pisarza, moralisty. I Mikołaj Kopernik przetłumaczył z greki te listy, czasami bardzo frywolne na łacinę i podarował to swojemu wujowi Łukaszowi Wachenrode, któremu zawdzięczał karierę kanonika warmińskiego. Karierę w sensie takim, że to była pozycja zapewniająca mu no, spokój, jeśli chodzi o finanse życia do końca. A czy ten wojny nie lat. był biskupem przypadkiem? Tak, był biskupem. I frywolne wiersze biskupowi? Dlaczego nie? Biskupi w tamtych czasach miwali dzieci, to nie było nic niezwykłego, choć gdy pojawiła się reformacja, to kościół zaczął zwierać szyki. Ale wspominam o tych listach Teofila Symokaty również dlatego, że przedmowę do tych listów napisał, Kolega z Krakowa jeszcze, Mikołaja Kopernika, korwin, który we wstępie do tych listów wspomina to jest 1509 rok. Wspomina o tym, że autor tego przykładu śledzi ruchy ciał niebieskich i w niezwykły sposób próbuje je opisać. To jest. Pierwsze znowu bardzo enigmatyczne i niejasne źródło pisane, które wskazuje nam, że Kopernik już jest postrzegany jako konstruktor jakiejś nowej astronomii. A który to jest rok? 1509 rok. 1509, a przypomnijmy, że on wydaje swoje o obrotach w roku śmierci 1543, więc pół życia mu to zajmuje. Zajmuje mu to pół życia, ale jeżeli weźmiemy za punkt odniesienia właśnie ten 1509 rok, to następna data, która jest niezwykle ważna, to jest rok 1516, bo wtedy mamy udokumentowane istnienie po raz pierwszy jego traktatu spisanego na 16 stronicach, tak zwanego komentariolus, czyli komentarzyka. Jest to już pełny wykład astronomii heliocentrycznej. Co więcej, wykład, który jest spisany w ten sposób, że... Idzie dokładnie w kontrze z podstawowymi aksjomatami astronomii heliocentrycznej. Zanim pojawiło się wydanie astronomii Klaudiusza Ptolemeusza w oryginale greckim jako Almagest drukowany w Wenecji, to wcześniej właśnie Wiedeńska Szkoła Astronomów Pojerbach i Regiomontanus zrobili w wersji łacińskiej tzw. skrót Almagestu. Wyjaśnili wszystkie podstawowe modele matematyczne, obserwacje, dodali troszkę tego, co do astronomii średniowiecznej wnieśli astronomowie islamu. I to był taki bardzo ważny podręcznik, który Kopernik znał. I tam w punktach zaczyna się wykład astronomii geocentrycznej, i pisząc ten swój komentarzyk, Kopernik robi to samo. Podaje aksjomaty astronomii heliocentrycznej, które są po prostu Wprost z zaprzeczeniem tamtych aksjomatów. I to jest 1516 rok. Przy czym to jest rok, w którym odnajdujemy informacje o komentarzyku w spisie biblioteki Macieja Zmiechowa, takiego historyka z Akademii Krakowskiej, profesora Akademii Krakowskiej. A zatem ten komentarzyk musiał powstać troszeczkę wcześniej. Gdzieś między 509 a 1516 rokiem. No to dlaczego dwie dekady później... Kopernik ma takie opory przed wydaniem swojego o obrotach. Tak to przynajmniej jest nam przedstawiane, że opory, że kościół, że co z nim będzie, że zostanie potępiony itd., itd., skoro w komentarzyku napisał wprost. Komentarzyk jest rękopisem. Nie wiemy, ile egzemplarzy tego rękopisu zostało stworzonych, ale... Tego rodzaju balony próbne były wypuszczane po to, żeby rozesłać do różnych kolegów astronomów, różnych ośrodków astronomicznych i zobaczyć, co oni na to powiedzą. Nie znamy reakcji na komentarzy Mikołaja Kopernika, takiej bezpośredniej, ale istnieją znowu ślady tego, że Mikołaj Kopernik w tym okresie zaczyna być znany jako astronom w Europie. Ponieważ mamy po pierwsze dramatyczną potrzebę reformy kalendarza. Rzym chce, wie, że kalendarz juliański już jest bardzo niedokładny. Rozjeżdżają się daty kalendarza z porami roku już prawie o 10 dni, i Sobór pracuje nad reformą kalendarza. Rozsyłane są do różnych ośrodków astronomicznych, m.in. do Akademii Krakowskiej, prośby o pomysły, jak zreformować kalendarz. Chodzi tutaj przede wszystkim o Ustalenie dokładnej długości roku słonecznego i pomysłu, jak mając tę długość roku słonecznego, wpasować się w ten kalendarz 365-dniowy, który mamy plus ewentualnie dodatkowe dni. I Mikołaj Kopernik już we Fromborku, a więc nie jako uczeń, student czy profesor Akademii Krakowskiej, ale jako samodzielny byt naukowy we Fromborku, również zostaje zaproszony, by przedstawić swój pomysł na reformę kalendarza. I co więcej, wiemy, że Mikołaj Kopernik swój pomysł na reformę kalendarza spisał i wysłał do Rzymu, ponieważ w archiwach watykańskich do dzisiaj istnieje spis astronomów, którzy odpowiedzieli na wezwanie Soboru. Niestety ten tekst Mikołaja Kopernika do dziś pozostaje zaginiony. Nie wiemy, czy gdzieś jeszcze w jakichś zakątkach archiwum, na przykład Wetkańskiego, istnieje, tylko nikt na niego nie zwrócił uwagi, czy po prostu przepadł. Ale widzimy, że Mikołaj Kopernik jest. To są lata XVI wieku. Jest kojarzony już z astronomią na poważnie. Ale wrócę do tego lęku. No więc właśnie. Ten lęk Mikołaj Kopernik bardzo wyraźnie, choć w taki piękny i retoryczny sposób sformułował w liście dedykacyjnym do de Revolutionibus skierowanym do ówcześnie panującego papieża. Wiem ja dobrze, ojcze święty, iż skoro tylko niektórzy się dowiedzą, że ja w dzielę mojem o obrotach ciał niebieskich przyznaję kuli ziemskiej pewne biegi, zaraz oni na mnie powstaną i potępią moje zdanie. Wahałem się, pisze kilkanaście zdań później, czy mój wykład, dotyczące jej biegu światu ogłosić. Tak. Kopernik nawiązuje tutaj znowu w sposób taki retoryczny do tradycji pitagorejskiej, gdzie matematycy ze szkoły Pitagorasa dzielili się swoimi odkryciami pomiędzy sobą, ale zazdrośnie szczegli ich i nie przedstawiali ich wszystkim. Przecież Mikołaj Kopernik tutaj mówi wyłącznie o głupcach. Znaczy, mówi, że boi się, że y, głupcy, y, którzy nie są w stanie zrozumieć jego matematyki, będą mimo to się na ten temat wypowiadali. W końcu nawet pada tam takie słowo, taka fraza, y, dzieła matematyczne pisane są dla matematyków. Innymi słowy, jeżeli nie masz odpowiedniego warsztatu, to nie wypowiadaj się na temat tego, czego nie rozumiesz. I to jest podstawowa obawa Mikołaja Kopernika. Czy ona wynika z jakichś wcześniejszych reakcji na temat. Y, Komentarzyka na właśnie. przykład komentarzyka. Tego nie wiemy, bo nie mamy źródeł. Ale takim uwalniającym czy Mikołaja Kopernika od tego lęku chyba jest epizod niezwykle ważny, ponieważ mówimy o tym, że Mikołaj Kopernik jest znany w Europie. Otóż w roku 1540, a więc na trzy lata przed śmiercią Kopernika, na trzy lata przed drukiem jego dzieła, w Wittenberdze na uniwersytecie pojawia się duże zainteresowanie astronomią Mikołaja Kopernika, to jest Melanchton, bezpośredni współpracownik Lutra, odpowiedzialny właśnie za programy na przykład naukowe uniwersyteckie w tamtych czasach, gdzie astronomia i astrologia odgrywają bardzo ważną rolę. I młody Profesor matematyki Jerzy Joachim Retyk zostaje wysłany najpierw do Norymbergi. Norymberga wówczas jest, no, tam pozostaje spuścizna właśnie region Montana, tego wielkiego wiedeńskiego astronoma, a potem norymberskiego. Są bardzo kompetentni astronomowie i matematycy, na przykład Jan Schöner. I retyk z Wittenbergi jedzie do nich, z nimi tam rozmawia. W Norymberdze jest też jedna z największych i najważniejszych oficyn wydawniczych Europy Johannesa Petreiusa. I po rozmowach z tym ośrodkiem naukowym, retyk zostaje wysłany do Fromborka, żeby się dowiedzieć. Po pierwsze, co Mikołaj Kopernik tak naprawdę stworzył, a jeżeli to ma postać, którą można już wydrukować, to ma namówić kopernika do tego, by się na to zdecydował. Czyli to jest decyzja wydawcy komercyjna, żeby namawiać? To jest w astronomii tamtej epoki, wspominałem już o tym, właściwie od końca XV wieku jest takie olbrzymie napięcie. Znaczy taka potrzeba jakiegoś odświeżenia, przynajmniej astronomii geocentrycznej. Ktoś, kto cieszy się mianem kompetentnego astronoma, jest postrzegany jako możliwy odnowiciel astronomii, i Kopernik no, tak jest widziany. Dodajmy, że tuż przed wyprawą Retyka, również ośrodek rzymski namawia Mikołaja Kopernika do tego, by zdecydował się na publikację swojego dzieła. A więc informacja o. A tym uniwersytecki czy Watykan? Wat... Watykan to jest środowisko z... Okay. związane z papieżem do tego stopnia, że nawet oferowane jest Mikołajowi Kopernikowi pomoc. To znaczy, że jeżeli przyśle swój rękopis do Rzymu, do kardynała Schoenberga, to on na własny koszt przepisze ten rękopis i skieruje go do druku, odsyłając autograf Kopernikowi. Kopernik na ten. Pomysł wtedy nie przystał jeszcze, to jeszcze było przed wizytą retyka, ale, ale potem to, ale wydrukował to... ten zachęcający list kardynała jako i drugą przedmowę do swojego <coughs> de Revolutionibus. Więc widzimy, że ten ostateczny moment, kiedy kopernik daje się przekonać, to jest jednak związane z wizytą retyka. No i tak jak kopernik sam daje świadectwo w przedmowie, również jego bliskiego przyjaciela, biskupa chełmińskiego Tidemana Gizego, który wcześniej był też kanonikiem warmińskim i spędził kawał życia razem z kopernikiem na warmii, a potem został biskupem chełmińskim i w Lubawie ma swój zamek biskupi. I tam, latem 1540 roku, kiedy Gretyk zjawia się we Framborku, w Lubawie Gize przyjmuje Kopernika i Retyka, i z relacji Retyka i ze wzmianki Kopernika wynika, że tego lata ci dwaj panowie, czyli. Biskup Gise i młody matematyk z Wittenbergi, Retyk, tak mocno popracowali nad Mikołajem Kopernikiem, że wreszcie zapadła decyzja o opublikowaniu De Revolutionibus. Ale co jeszcze jest ciekawe z punktu widzenia upowszechniania astronomii helicyntrycznej, wtedy również Retyk dostał pozwolenie od Mikołaja Kopernika na napisanie niedużej książeczki. O astronomii Kopernika, to jest tak zwana relacja pierwsza na Radio Popularno-Naukowe? Tak, która została wydana w Gdańsku w 1541 roku. Możemy zapytać, dlaczego de miałoby trafić do Nurembergi, a nie do Gdańska? Otóż w Gdańsku istniała już pewna tradycja drukarstwa, ale dzieła matematyczne, takie jak Mikołaja Kopernika, były upstrzone diagramami geometrycznymi plus mnóstwo liczb. I ten druk był niezwykle kosztowny, ponieważ ryciny trzeba było wykonywać oddzielnie na klockach drewnianych, drzeworytniczo i składać to z tekstem drukarskim. To było ponad możliwości oficyn wydawniczych Gdańska. Na Ratio Prima Retyka nie zawiera ani jednej ilustracji. W dziele Kopernika tych ilustracji jest kilkaset. I żeby to wszystko potem się zwróciło, to, to musiało się ukazać w wydawnictwie, które miało sieć sprzedaży właściwie w całej Europie. I takim wydawnictwem było Norymberskie Wydawnictwo Petreusa. Natomiast na Radio Prima mogło się ukazać w Gdańsku i zostało wydrukowane. I co więcej, zaraz potem, dwa lata później, ukazało się w Bazylei jako drugie wydanie. Więc m, paradoksalnie, i o tym też się nie pamięta, zanim astronomia heliocentryczna Mikołaja Kopernika trafiła do Europy poprzez jego dzieło De revolutionibus, czyli o obrotach, już były dwa wydania relacji pierwszej Retyka, które propagowały tę astronomię. Także to jest taka dosyć niezwykła historia w dziejach nauki. To dlaczego te opory ma Kopernik? Skoro dzieło Retyka jest, skoro sam Watykan go namawia do tego, żeby opublikować. No bo wie pan, w naszej u, takiej publiczności uproszczonej wizji jest tak, Mikołaj Kopernik bał się kościoła, koniec kropka. No ale ten kościół mu mówi, śmiało, drukuj. Nie, nie kościół się w tej chwili do tego zupełnie nie, nie miesza. W tym sensie, że kościół jest zainteresowany reformą astronomii. Oczywiście to, że Mikołaj Kopernik... W w sposób jednoznaczny deklaruje, że odkrył taką budowę świata, jaką stworzył Pan Bóg, jest olbrzymim wstrząsem. I Kopernik to z verbis wyraża w pierwszej księdze De Revolutionibus. Ale musimy pamiętać, że w dalszym ciągu obowiązuje na uniwersytetach, w głowach wykształconych ludzi Europy fizyka Arystotelesa. I taką emanacją podejścia do astronomii Kopernika jest anonimowy list, który się pojawia w De Revolutionibus, dodany w oficynie Petreiusa bez wiedzy Mikołaja Kopernika. Dziś wiemy, że autorem tego listu był korektor, współpracownik Petreiusa, Andreas Osiander. I w tym anonimowym liście, który może wprowadzić w błąd czytelnika, i czytelnik może myśleć, że to są słowa autora. Jest napisane to, co mówiono wcześniej o Arystarchu, na przykład w podręczniku Geminosa w II wieku przed naszą erą. Wiemy, jak skonstruowany jest wszechświat. Obowiązuje fizyka Arystotelesa. A z drugiej strony chcemy, żeby jak najdokładniej móc przewidywać ruchy ciał niebieskich, mieć jak najlepszy kalendarz. Więc matematycy konstruują sobie tam z różnych patyczków i gumek jakieś tam mechanizmy, które pozwalają obliczać coraz lepiej ruchy planet. Ale nie uważajmy tych mechanizmów za realne, nie za masz rzeczywiste. Nie masz koniecznej potrzeby, aby owe założenia były prawdziwe. Owszem, mogą one nawet być. Być najmniej prawdy podobne, byleby tylko zgodność rachunków z postrzeżeniami wskazywały. No czyli właśnie, taka czyli zabawa matematyczna. Taka, dych, cały czas obowiązuje taka dychotomia, że wy sobie tam robicie obliczenia, ale to nie jest rzeczywisty mechanizm świata. Wbrew temu, co Kopernik deklaruje właśnie w pierwszej księdze, Oto jak Pan Bóg stworzył świat. Reakcja Kościoła na derewolucjonizm Mikołaja Kopernika, która po pierwsze w 1616 roku pojawi się już instytucjonalnie poprzez świętą inkwizycję, a w 1620 roku zostaną wydane instrukcje, w jaki sposób należy posługiwać się dziełem Kopernika, to już jest kolejne pokolenie, które zaczyna rozumieć, że astronomia heliocentryczna. Podważa, no, zastaną konstrukcję kosmosu, która jest utożsamiana również ze światem biblijnym. Pamiętamy, że Kopernik już działa w okresie reformacji. I jednym z elementów kontrreformacji Kościoła katolickiego jest niepozwolenie na swobodne interpretowanie Pisma Świętego, prawda? To jest to, co Luter propaguje, a na co nie chce się zgodzić Kościół katolicki. I gdy na przykład pojawia się już wtedy Galileusz, który mówi, że Kochani, no, czytajcie sobie Pismo Święte, no, ale to wszystko jest jednak do pewnego stopnia alegoryczne. Natomiast nie mieszajcie się z Pismem Świętym do astronomii, do fizyki, do matematyki, bo to są inne metody, zupełnie inna rzeczywistość. To wtedy pojawia się właśnie zbiór instrukcji z 1620 roku, gdzie należy. Pewne rzeczy, jeżeli się chce czytać de Kopernika, wykreślić zupełnie, na przykład to zdanie z pierwszej księgi, że tak oto Pan Bóg stworzył świat z planetami krążącymi wokół Słońca, a wszędzie tam, gdzie Kopernik stwierdza coś wprost, że na przykład mamy rozdział o ruchu Ziemi, to należy to przekreślić i napisać, że to jest rozdział o hipotezie ruchu Ziemi. I niektórzy się do tego stosują, niektórzy się stosują w sposób y, złośliwy jak Galileusz, gdzie on wszystkie te nakazane poprawki wprowadził do swojego egzemplarza De revolutionibus, ale robił to tak cieniutką kreseczką, że i tak było widać dokładnie co jest pod spodem. A zatem y, Kościół w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że jest tutaj propozycja, która nie pasuje do y, obowiązującego w Kościele katolickim światopoglądu, ale to jest y, bezwładność tego to jest y, kilkadziesiąt lat. Mówimy o rozsławianiu się idei Kopernika. Pan powiedział o retyku, o jego relacji pierwszej, ale też pojawiają się nowe tablice, nowe tablice pruskie, które są już zbudowane na podstawie Kopernika. Czy to jest jeden z elementów, które też bardzo rozprzestrzenią myśl Kopernika? Tak. Tak, znaczy jak opowiadaliśmy o tych zaginionych tekstach Kopernika na przykład jego tekst o reformie kalendarza, to jeszcze jednym takim zaginionym tekstem Kopernika przed publikacją de revolutionibus są tablice astronomiczne, które Kopernik na podstawie swojej astronomii skomponował i poprzez swojego przyjaciela w Krakowie chciał wydać w Wiedniu. Ten przyjaciel zaraz po tym, jak otrzymał ten rękopis, zmarł, i nigdy te tablice drukiem się nie ukazały i znowu rękopis przepadł. A więc Kopernik już wtedy, zanim ogłosił swoje dzieło, chciał dać Europie tablice astronomiczne zbudowane właśnie na innej astronomii, bo rozumiał ten mechanizm. To znaczy, jak mamy do czynienia z astronomią, to ona jest po to, żeby być również użyteczna. Tak więc to jest pierwsza próba. Petrejus, gdy drukował The Revolutionibus, to na stronie tytułowej o obrotach Mikołaja Kopernika umieścił taką reklamę, która mówi, że tutaj właśnie nowa astronomia, ruchy ciał, nie? więc im na podstawie tej można obliczać dokładnie ruchy planet, więc kup, czytaj, używaj. Dokładnie takie sformułowanie zamyka tę, tę reklamę, co jest lekką przesadą, bo gdybyście państwo spróbowali na podstawie matematyki i astronomii Kopernika w The Revolutionibus obliczyć położenie planety na przykład na dzisiaj, dowolnej planety, to jest to dosyć pracochłonne. Trzeba skakać po całej książce, po różnych rozdziałach i robiłem to wielokrotnie i to wymaga czasu. A zatem potrzebne są tablice kopernikańskie zbudowane na jego astronomii. Tak było z Ptolemeuszem. Ptolemeusz i jego Almagest to było dzieło dla wybranych, dla tych, którzy znali matematykę na najwyższym poziomie. Natomiast tablice alfonsyńskie co chwilę miały kolejne wydania i były powszechnie używanym dziełem właściwie jeszcze do początku XVII wieku, pozwalającym po prostu na podstawie prymitywnych algorytmów obliczeniowych robić to, co było potrzebne dla astrologów. I tego zadania, stworzenia tablic astronomicznych, które będą konkurencją dla tablic alfonsyńskich, geocentrycznych, podejmuje się kolega retyka na Uniwersytecie Wittenberdze, troszkę starszy, Erasmus Reinhold. Bierze tą zaawansowaną astronomię Kopernika i przetwarza w tablice pruskie, właśnie, o których Pani wspomniała. One się ukazują kilka lat po The Revolutionibus. I od razu zyskują bardzo dużą popularność w Europie. Wynika to przede wszystkim właśnie z tej takiej potrzeby odnowy astronomii. Oni tęsknią za tablicami, które będą dokładniejsze, lepsze. My dzisiaj potrafimy zweryfikować te marzenia, i łatwo jest pokazać, że dokładność tablic pruskich, czyli kopernikańskich, jest bardzo podobna do dokładności tablic alfonsyńskich, ponieważ. Sposób konstruowania tych modeli za pomocą geometrii był podobny. To co było u Kopernika niezwykle ważne to to, że ten ład heliocentryczny tłumaczył się sam z siebie, był teorią wewnętrznie spójną i wyjaśniał takie zjawiska jak ruchy planet, które kreślą pętle w naturalny sposób. Nie wymagał takich kombinacji. Nie wymagał takich kombinacji. Mm -hmm. Planety układały się wokół słońca na swoich orbitach w naturalny sposób. Na przykład w kosmosie geocentrycznym Klaudiusza Ptolemeusza planety można było dowolnie przestawiać. To, że się przyjęło jakąś kolejność, że na przykład najbliżej nas jest księżyc, potem Merkury, potem Wenus, potem słońce, potem Mars, to był pewien taki konsensus ustalony na podstawie takich różnego rodzaju miękkich założeń. Natomiast równie dobrze można było zmienić kolejność Poprawić parametry, i to by też działało, jeśli chodzi o obliczanie położeń planet. U Kopernika jest to niemożliwe. U Kopernika, kolejność, kolejność tak. planet wynika z okresów obiegu planet i tutaj nie ma żadnej dowolności. Natomiast przewidywania na podstawie astronomii Kopernika i dokładności tych przewidywań są porównywalne z astronomią geocentryczną, a mimo to tablice pruskie dosyć szybko stają się częściej używanymi tablicami astronomicznymi niż tablice alfonsyńskie. Potrzeba nowości. Nie są gorsze, a wynikają z nowszych rozważań astronomicznych, a zatem używa do konstruowania prostszych tablic astrologicznych i one rzeczywiście przez pierwsze. Kilkadziesiąt lat chyba znacznie bardziej upowszechniają astronomię Kopernika, ale znowu w takiej wersji light, niż samo de A Zdaje się, że jest też hmm, skrócona wersja, publikacja skróconej wersji de taka z tą pierwszą księgą, która jest księgą, którą można przeczytać bez większego przygotowania matematycznego, bo tam jeszcze nie ma tych wszystkich wykresów geometrycznych, tam są te zdania, które właśnie hmm, Kopernik. Opisuje, że najpierwszą, najwyższą ze wszystkich jest sfera gwiazd stałych, potem wymienia, że za tą sferą idzie najpierwsze z gwiazd ruchomych Saturn, po nim Jowisz, potem Mars, czwarte z porządku miejsce zajmuje okrąg roczny, w którym, jak powiedzieliśmy, mieści się Ziemia itd., itd., a w środku tego jest Słońce. No to są zdania, które są do zrozumienia, więc sama ta pierwsza księga zdaje się, że w pewnym momencie zaczyna funkcjonować jako rodzaj popularyzacji tego dzieła. To są dwa wątki. To znaczy, mm -hmm. <laughs> jeżeli weźmiemy do ręki zachowane egzemplarze pierwszego wydania De Anibus Mikołaja Kopernika, a zrobił to bardzo sumiennie profesor Owen Gingerich z Uniwersytetu Harvarda, i sprawdzimy, jak ta książka była czytana, a w tamtych czasach książki często miały szerokie marginesy, po to, żeby na tych marginesach czytający mógł odnosić się do tego, co czyta. To przekonamy się, że przede wszystkim dyskutowano nie z pierwszą księgą, która jest właśnie taka filozoficzna, ogólna, tylko z pozostałymi pięcioma księgami, bo The Revolucjonibus to jest ksiąg sześć które podawały te nowe modele matematyczne, jak obliczać położenie Słońca w systemie heliocentrycznym księżyca, planet i tak dalej. A zatem znowu wspominałem o tym już kilkakrotnie, u głód nowej astronomii filozofia była mniej atrakcyjna, z nią nie podejmowano. I konkretu potrzebujemy. Tak, tak? Więc tak mhm. czytali ci, którzy potrafili przeczytać De Libus również w tej warstwie matematycznej. Natomiast pojawia się bardzo ciekawe zjawisko w Londynie czasów Szekspira, i to jest być może to, o czym pani wspomina, ponieważ tam pojawia się przekład tej pierwszej niematematycznej księgi Mikołaja Kopernika na język angielski. I co więcej, ten przekład nie jest propagowany jako oddzielna książeczka, tylko zostaje dodany do takiego bardzo powszechnego, mającego już. Kilka wydań, a potem będą te wydania, jeszcze następne aż chyba do dziesięciu, prognostyku astrologicznego. A więc zwolennik astronomii heliocentrycznej Kopernika w Londynie. Thomas Diges, znany matematyk i astronom, zaczyna publikować tą pierwszą księgę w języku dostępnym dla każdego. Nie trzeba było znać łaciny, żeby sobie poczytać o systemie heliocentrycznym. I upowszechnia tę pierwszą księgę przez prawie 20 lat w regularnych wydaniach swojego prognostyku astrologicznego. A zatem to jest taka, no, można powiedzieć, erupcja. Astronomii heliocentrycznej w nieoczekiwanym miejscu, no i w języku dostępnym dla Anglików, ale nie czytanym powszechnie na kontynencie europejskim. Szekspir czytał? Tego nie wiemy, ale na pewno ta atmosfera intelektualna Londynu, gdzie dyskutowano na temat różnych systemów świata, w jakimś sensie znajduje odbicie w jego twórczości. A czy Kopernik dotknął swojej wydrukowanej książki i zobaczył ten nieszczęsny list, nienapisany przez niego? Listu chyba nie zobaczył. On wcześniej korespondował z Andreasem Osiandrem i wyraźnie zachowała się ta korespondencja w części. Tu próbował wytłumaczyć Osiandrowi, że to nie są hipotezy, że to jest rzeczywista budowa kosmosu. Jak widać, Osiander nie przyjął tego do wiadomości. Natomiast wiemy, że Mikołaj Kopernik dostał znaczną część The Revolutionibus. Wtedy książkę drukowało się. Arkuszami, które były posyłane do autora, do korekty autorskiej. Mikołaj Kopernik dostał mniej więcej dwie trzecie de rewolucjonibus. Tylko, że drukowano to od, od tyłu, nie od początku. Ksi karta tytułowa i to, co było na początku, szło na końcu. Tak wydrukowaną książkę zresztą sprzedawano się w postaci takich luźnych arkuszy, i każdy sobie kupując tę książkę potem oprawiał na własny sposób. A więc to nie jest tak jak dziś, gdy książkę dostajemy w księgarni już kompletnie wykonaną, wykończoną. I wiemy, że Mikołaj Kopernik dwie trzecie de Revolutionibus w sposób aktywny przeczytał, ponieważ wykonał korektę autorską. I ta korekta autorska obejmująca właśnie dwie trzecie była przez Petrejusa dodana do de Revolutionibus. I w kilkunastu egzemplarzach zachowała się do naszych czasów. Więc to jest ta informacja, która która jest istotna. W niektórych egzemplarzach wykorzystano tę korektę czy ratę do naniesienia poprawek na marginesach właśnie i te egzemplarze też są bardzo ciekawe. Tutaj może tytułem anegdoty egzemplarz De Revolucjoni pierwszego wydania został wiele lat temu skradziony z biblioteki czartoryskich w Krakowie. I to właśnie był ten egzemplarz, który miał zaznaczoną, naniesioną korektę Kopernika. I gdy policja próbowała ustalić, czy ten egzemplarz nie wypłynie na jakiejś aukcji, konsultowała się ze mną właśnie pod kątem tego, co takiego charakterystycznego było w tym egzemplarzu skradzionym. I to był ten taki odcisk palca, po którym najłatwiej było poznać, jaki egzemplarz jest obecnie oferowany do sprzedaży, a to był już okres, kiedy Kopernik i pierwsze jego wydanie The sięgał miliona i nawet więcej dolarów, więc było o co walczyć. Niestety nie, nie udało się, nie się, udało się tego, tego egzemplarza odnaleźć, a więc nie wiemy, jaki gdzie się szalony znajduje. bogacz ma go w swoich zbiorach. Najpierw. Całkiem Możliwe, że to była kradzież na zamówienie. Kopernik nie astronom. Zapytałam patronów Radia Naukowego o to, co chcieliby się dowiedzieć o Koperniku i na przykład pan Konrad zapytał, chciałbym zapytać o karierę Kopernika jako lekarza, czy faktycznie odnosił sukcesy i dlaczego nie kontynuował tej kariery. To znaczy Kopernik kontynuował karierę lekarza przez całe swoje życie. On studiował medycynę w Italii. Nie uzyskał dyplomu. Jedyny dyplom, jaki uzyskał to sprawa, sprawa kanonicznego. Studia medyczne były po części finansowane przez właśnie przez wuja biskupa i przez Warmię. Po to, żeby potem najpierw wuj Łukasz Bacenrodę a korzystali następnie z tego kolejni biskupi, żeby Kopernik był takim no, lekarzem biskupów warmińskich i on pełnił tę funkcję. Co więcej, był na tyle rozpoznawanym medykiem, że kiedy na przykład ważna osoba, i to już jest pod koniec życia Mikołaja Kopernika, na dworze. Księcia pruskiego, Hohenzollerna, zachorowała bardzo poważnie. To Mikołaj Kopernik, mimo że wcześniej te dwie strony walczyły ze sobą w czasie wojny w 1520 roku, został zaproszony, żeby spróbował pomóc wyleczyć tą ważną personę. I Mikołaj Kopernik pojechał tam na jakiś czas i co więcej, wiemy, że korespondował z lekarzem królewskim króla Polski, Benedyktem Solfą konsultując się co do no, podjętej terapii, jeśli można tak powiedzieć. Co dobrze świadczy o takie korespondencyjne konsylium o Mikołaju Koperniku. No i wreszcie zachowały się w niedużej liczbie, ale jednak zapiski Kopernika medyczne, łącznie z niektórymi recepturami na leki. Także kariera medyczna... A chyba taki Kopernik... genialny jak astronom to nie był jako medyk. Tego nie wiemy, to znaczy przede wszystkim nie szkodzić, prawda? To był bardzo mądry człowiek i nie umiemy powiedzieć, jakie były jego sukcesy realne, natomiast praktyka pozostawiła ślady w dokumentach. Praktyka medyczna Kopernika, i no ona była no na poziomie leczenia biskupów, na poziomie konsultowania się z lekarzem królewskim, a zatem, no można powiedzieć, na najwyższym poziomie, jaki był wówczas możliwy czy dostępny. Pani Katarzyna napisała, mnie tylko zastanawia, czy on czasem nie posiadał jakiejś technologii podróży w czasie lub wydłużania doby, bo liczba zawodów i obowiązków, jakie wypełnia, powinny wykluczać istnienie wolnego czasu, a on jeszcze parał się astronomią. To wystarczy wyłączyć internet i telewizję, to będą państwo mieli tak samo <grym> <też> dużo <od> czasu. <grym> Podcastów proszę nie wyłączyć. Zresztą też mu zajęło to dużo czasu, tak, to mówiliśmy o tym, że to są lata, lata, lata. Tak, to są lata. Kopernik tą swoją najbardziej pracochłonną część astronomii matematycznej wykonuje na przestrzeni prawdopodobnie około 20 lat. Bo to jest nie tylko zgromadzenie obserwacji, to zresztą nie jest aż takie ważne w tamtej epoce, bo tam potrzeba niewielu obserwacji do stworzenia modeli planet zgodnie z tamtymi metodami. Natomiast obliczenia, poprawki do obliczeń to są rzeczy pracosłonne i Mikołaj Kopernik, będąc kanonikiem warmińskim, miał obowiązki oczywiście również wobec swoich współkanoników i biskupa pełnił różne funkcje administracyjne, brał udział w kwestiach związanych z polityką i to polityką taką wysoką, gdzie również król polski był w nią uwikłany, wojny z krzyżakami, kwestie finansowe, to wszystko rzeczywiście zajmowało czas. No ale nie wiem, wieczory, <laughs> wolne dni, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno poświęcał na tworzenie tej astronomii, bo ona nie wzięła się znikąd. To nie była rzecz, którą można było stworzyć od tak w ciągu jednego roku nawet. Konsultował się ze swoimi kolegami z Akademii Krakowskiej, czasami wykonywali wspólnie obserwacje tego samego zjawiska, na przykład zaćmienia słońca albo księżyca, żeby ustalić pewne elementy astronomii Mikołaja Kopernika, więc to, to była taka bardzo yy, przemyślana droga, wybór modelu, który potem trzeba było uprawdopodobnić maksymalnie. No właśnie, bo to też y, mówiliśmy o Arystarchu, który po prostu rzucił taką ideę, a trzeba podkreślać, że to, co udało się Kopernikowi, no to udowodnienie tego. Kopernik umiera w 1543 roku. Jakie są reperkusje tego, co on dokonał? Jak daleko idzie rewolucja kopernikańska? Bo jeszcze tylko przypomnijmy, że Potem następuje, można powiedzieć, wysyp kolejnych znakomitych astronomów, tych obrachę 46, taki symetrysta, chciał połączyć geoheliocentryczny model. Galileusz rodzi się w 64, Kepler w 71, Heweliusz w 1611, no oni już pracują trochę w innych warunkach i mogą iść dużo dalej. Teoria Kopernika w tej postaci matematycznej no, otwiera zupełnie nową epokę w naszych badaniach wszechświata, w konstrukcji wszechświata. I tutaj no, taką najważniejszą postacią po Mikołaju Koperniku będzie oczywiście Jan Kepler, który jest właściwie od czasu swoich studiów w Tybindze zwolennikiem teorii heriocentrycznej. Przy czym no, z dużym wysiłkiem y, zaczyna rozumieć, że te modele Kopernika, które były zbudowane jeszcze na geometrii jednostajnie obracających się kół, należy zmodyfikować, że słońce jest ośrodkiem ruchu planet, ale że tak naprawdę to wszystko odbywa się w pełnej fizyczności, jakbyśmy to powiedzieli. To jest takie ostateczne zerwanie z tą dychotomią fizyka ziemska, fizyka niebieska. Kepler mówi, planety w systemie heliocentrycznym poruszają się po elipsach. To jest modyfikacja Astronomii Kopernika, przy czym Kepler propaguje tą swoją koncepcję, ciągle posługując się nazwiskiem Kopernika, więc widać, że cały czas daje świadectwo, jak wiele Kopernikowi zawdzięcza. Taka trzytomowa książka Keplera, wyjaśniająca całość jego nowej astronomii heliocentrycznej, ale elips, nazywa się Skrót Astronomii Kopernikańskiej. Mimo, że tam nie ma... To za skromny człowiek. ...popularyzacji kół Mikołaja Kopernika, tylko jest popularyzacja elips Keplera. Ale jednak to jest to. Potem pojawia się Galileusz, ale Galileusz to jest jak gdyby inna bajka w tym sensie, że pojawiają się nowe metody obserwacyjne. To jest luneta. I w przypadku Keplera zanim pojawiła się Luneta, tak jak w przypadku Kopernika, jak w przypadku wszystkich astronomów przed Kopernikiem, łącznie z Ptolemeuszem, tam chodziło wyłącznie o dokładne przewidzenie położenia planety. Na przykład w modelu Księżyca Ptolemeusza było takie dziwne zjawisko, że kiedy Księżyc znajdował się na przykład w pełni, to w tym modelu u Ptolemeusza średnica Księżyca była mniej więcej taka, jaką obserwujemy gołym okiem. Ale gdy był w kwadraturze, czyli w pierwszej kwadrze albo w ostatniej kwadrze, to on powinien według tego modelu być dwa razy większy na niebie, co oczywiście nie następowało, ale Ptolemeusz się tym nie przejmował, bo ponieważ on budował swój model nie po to, żeby opisać fizyczny świat, tylko o to, żeby przewidzieć dokładnie położenie Księżyca. I w tym modelu z tym takim dziwnym, zwiększającym się Księżycem, te przewidywania były wystarczająco dobre. Kopernik tak samo budował swoją astronomię, przede wszystkim po to, żeby pokazać, że w astronomii heliocentrycznej można równie dobrze przewidywać położenia planet, a wnosi ona różne inne, y, ważne informacje o budowie kosmosu. W przypadku Keplera przed Lunetą tak samo było. Natomiast Galileusz i wprowadzenie teleskopu do obserwacji astronomicznej oczywiście otwiera również kwestię tego, jak, snując rozważania o kosmosie, również dobrze rozumieć wygląd ciał niebieskich, czyli pojawia się taki dodatkowy parametr. Czemu Saturn tak dziwnie wygląda przez lunetę? Czemu Jowisz ma cztery księżyce, a Mars chyba nie ma żadnego? Czyli pojawiają się zupełnie inne pytania. Ktoś Ta. tam mieszka, najpewniej. No i potem, jeżeli mówimy o tym wpływie Kopernika, no to musimy oczywiście wreszcie powiedzieć o Newtonie, który uważał, że Kepler zgadł, że planety poruszają się po elipsach, natomiast to nie jest żadna prawdziwie naukowa metoda zgadywania, i że dopiero on, Izaak Newton udowodnił, że planety poruszają się po elipsach, bo nie mają wyjścia, ponieważ postać siły powszechnego ciążenia ma, jest taka, a nie inna, i stąd wynika eliptyczny kształt. Torów planet, więc to Newton był przekonany, że on był ostateczną cegiełką, która zbudowała kosmos heliocentryczny, czy układ słoneczny heliocentryczny w wersji ostatecznej, udowadniając to, nie zgadując tak, jak zrobił to Kopernik czy Kepler. A jeśli chodzi o świat pozaastronomiczny, no bo on wstrząsnął podstawami myślenia. No, sam pan mówił o tym, jak to było wdrukowane w umysły ludzi średniowiecza i renesansu, że Ziemia jest w centrum i nagle mamy... Nie, nie jest. Jesteśmy jedną z planet gwiazd, bo saturn i jowisz były nazywane gwiazdami. No ale nie jesteśmy w centrum, to słońce jest w centrum. Jak sobie z tym poradzić, czy to spowodowało potrzebę rewizji innych też poglądów? No tak, tak. Znaczy to jest właściwie cały XVII wiek jest zmaganie się z tą nową koncepcją kosmosu. Zmaganie, którego ślady odnajdujemy w pismach filozofów, na przykład u Kartezjusza czy Hopsa, ale również znajduje to odbicie w literaturze pięknej. Troszkę mniej tutaj jest, można powiedzieć, taka zapydziała ścieżka w programach nauczania szkół czy uniwersytetów. To wciąż jeszcze jest Przede wszystkim fizyka Arystotelesa. Jeżeli ktoś jakąś modyfikację wybiera, to raczej wspomniany przez panią system geoheliocentryczny Tychona Brachego, bo on no, łączy rozwiązania kopernika, astronomiczne, ale jednak z fizyką nieruchomej Ziemi. I dopiero wiek XVIII, który będzie no, taką pełną konsumpcją z, poprzez świat naukowy, ale również poprzez popularyzację, na przykład bierze w tym udział Voltaire, nowej fizyki, nowej nauki, dopiero wtedy w pełni ta rewolucja się właściwie dokona. I Kopernik no, będzie już na piedestale powsze czasy po dziś dzień. To był geniusz? Zdecydowanie tak. I to geniusz, który na dodatek był geniuszem pracowicym, co przyniosło owoce. Bo to nie jest tylko zdolny, ale leniwy. Ponieważ no, podjął się tego niebywałego trudu. Cały czas staram się to podkreślać, że język naukowy, którym posługiwał się Kopernik, to był język astronomii matematycznej. To była geometria. Dowody wszystkie były przeprowadzane geometrycznie. Zresztą w ten sam sposób potem Isaac Newton zbuduje jeszcze swoje principia podobnie Kepler będzie swoją nową astronomię elips w języku geometrii i Kopernik w swojej epoce był tym uczonym, który dysponował warsztatem matematycznym porównywalnym z warsztatem Klaudiusza Ptolemeusza, który pozwolił mu stworzyć Almagest. To jest ten wymiar warsztatu naukowego, w który Mikołaj Kopernik się wyposażył dzięki swoim studiom i dzięki samodzielnym rekturom. Bez tego to co stworzył nie doszłoby do skutku. Rok 2023 będzie pełen wydarzeń związanych z Kopernikiem. Zwróćmy uwagę na to, co się będzie działo w Toruniu, chociażby 11-15 września. Dyskusje, debaty, otwarte również dla publiczności. Co się będzie działo? Czego jeszcze nie wiemy? W Toruniu będzie. W... W tym czasie właśnie odbywało się kilka ważnych konferencji, konferencje historyczne, konferencje dotyczące obecności Kopernika na przykład w kulturze. Będzie zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego Jubileuszowy, ale będzie również konferencja mhm. poświęcona historii astronomii. To jest Kopernik i astronomia historia. Reforma i wczesna recepcja astronomii Kopernika. Tak można przetłumaczyć angielski tytuł, bo językiem tej konferencji będzie język angielski, albowiem wezmą w tej konferencji udział wszyscy historycy astronomii, którzy epoką Kopernika, tym co go doprowadziło do jego odkrycia, jego odkryciem i w jaki sposób to odkrycie było w pierwszych dziesięcioleciach konsumowane, się zajmują. I to jest środowisko około 50 uczonych, którzy pojawią się w Toruniu, by przedstawić wyniki swoich najnowszych badań, a więc jest duża szansa, że czegoś nowego dowiemy się również o samym Koperniku, o środowisku, w którym wyrastał, o tym, jak był przyjmowany. A Mam nadzieję, że jako redaktor serii Studia Kopernikana z tych wspaniałych wystąpień moich kolegów z całego świata uda mi się skomponować przynajmniej trzy tomy, tak żeby ta wiedza była dostępna powszechnie, a więc nie tylko podczas konferencji, ale również później. Na tę 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika już zadałem takie jedno pytanie pana kolegom po fachu znawcom Kopernika w Krakowie. Był tam, polecam państwu debaty dotyczące Kopernika. Organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Jakie by pan zadał Kopernikowi jedno pytanie, gdyby stanął przed panem i powiedział: odpowiem jak ten Dżin. No jak na to wpadłeś, oczywiście. <laughs> Najprostsze pytania są najważniejsze. Jeśli mają państwo ochotę na taką incepcję historyczną, to zachęcam do zajrzenia do książki wydanej w roku 1854. Mikołaja Kopernika, o Obrotach Ciał Niebieskich. To z tej książki, z tego wydania cytowałam dzisiaj teksty Kopernika i nie Kopernika, właśnie ten rzekomy jego wstęp to na Polonie. Jest dostępny, zostawię państwu link. Bardzo ciekawie się czyta coś historycznego, o czymś jeszcze bardziej historycznym. A tymczasem bardzo Dziękuję. Pan profesor Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelne studia Kopernikana, opowiadał o Koperniku, u progu roku Kopernika. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Temat Kopernika będzie się przez cały rok tu i ówdzie wyłaniał w związku z rokiem kopernikańskim. Mam nadzieję, że dzięki tej audycji wszyscy zyskujemy pewną bazę, żeby się w świat tego geniusza zanurzać. Dajcie znać, jak się Wam podobało, i to mnie szczególnie ciekawi, co nowego dowiedzieliście się o Koperniku, czego w ogóle wcześniej nie słyszeliście. To zawsze jest najciekawsze. Dajcie znać proszę w komentarzach. Łapki w górę, subskrypcje i itd., itd. Wiecie, co robić. Bardzo Was o to prosię. Proszę, to bardzo pomaga kanałowi. Kolejny odcinek będzie o wojnie, o końcu wojny, o roku 1945. Zaczniemy od ofensywy styczniowej czy też wiślańsko-odrzańskiej, która w niecały miesiąc przesunęła front na zachód o kilkaset kilometrów. Hitlerowcy odchodzą, nadchodzą sowieci. I teraz tak, czy cieszyć się z końca wojny? No jasne, ale może trzeba się bardziej bać. No, bo Sowieci właśnie nadchodzą. Jakie przyjmowano postawy? Frapujący to czas i trudny w historii. Spodziewam się bardzo licznych komentarzy po tym podcaście. Co więcej, liczę na nie. Polecam już teraz, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!